Miary Nowopolskie to system miar Królestwa Polskiego wprowadzony 1 stycznia 1819 roku, oficjalnie stosowany do 1849 roku. Powierzchnię określano na przykład w prętach kwadratowych, kwadratowych sznurach mierniczych albo w morgach. Wyobraź sobie, że chcesz wyczyścić prostokątny dywan o wymiarach 2 m na 1 metr. W Twoim mieście są dwie firmy zajmujące się czyszczeniem dywanów. Gdybyśmy wybrali firmę Czyścioch, to zapłacilibyśmy 8,50 za metr kwadratowy. Gdybyśmy wybrali firmę Dywanix, to zapłacilibyśmy 8 groszy za decymetr kwadratowy. Obliczymy najpierw, ile zapłacilibyśmy firmie Czyścioch. Zwróć uwagę, że tutaj mamy podaną cenę za metr kwadratowy. Boki tego prostokątnego dywanu wyrażono w metrach. Zatrzymaj teraz lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć pole tego dywanu. Dywan ma kształt prostokąta, więc jego pole obliczymy mnożąc długości boków. Pole tego dywanu wynosi więc 2 metry razy 1 metr. 2 metry razy 1 metr to 2 metry kwadratowe. Za 1 metr kwadratowy zapłacimy 8.50, więc za 2 metry kwadratowe zapłacimy 2 razy 8.50. 2 razy 8.50 to 17 zł. Tyle zapłacilibyśmy tej firmie. Przejdźmy teraz do firmy Dywanix. Tutaj mamy 8 groszy za decymetr kwadratowy. Zwróć uwagę, że wymiary tego dywanu podano w metrach, a nie decymetrach. Potrafisz jednak zamieniać metry na decymetry? Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie zamienić 2 m i 1 m na decymetry. 1 m to 10 decymetrów. 2 m to 20 decymetrów. Mam dla Ciebie kolejne zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć pole tego dywanu, korzystając z jego wymiarów podanych w decymetrach. Aby obliczyć pole tego dywanu wystarczy pomnożyć długości dłuższego boku i krótszego boku. 20 razy 10 to 200 i otrzymujemy 200 decymetrów kwadratowych. Skoro za 1 decymetr kwadratowy należy zapłacić 8 groszy to za 200 decymetrów kwadratowych należałoby zapłacić 200 razy 8 groszy. 200 razy 8 to 1600 i otrzymujemy 1600 groszy. Jedna złotówka ma 100 groszy, więc 1600 groszy to 16 zł. Widzisz, że mniej zapłacilibyśmy firmie Dyvanix. Z naszych obliczeń wynika, że 2 metry kwadratowe to 200 decymetrów kwadratowych. Zapiszmy to. Zauważ, że mnożąc liczbę 2 przez 100 otrzymamy 200. Czy to może oznaczać, że 1 metr kwadratowy to inaczej 100 decymetrów kwadratowych? Sprawdźmy, czy tak rzeczywiście jest. Spójrz na kwadrat o wymiarach metr na metr. 1 metr to inaczej 10 decymetrów. Wiesz już, że kwadrat to też prostokąt. Aby obliczyć jego pole, wystarczy pomnożyć 10 decymetrów przez 10 decymetrów. Zapiszę to w tym miejscu. 10 decymetrów razy 10 decymetrów. 10 razy 10 to 100. Oznacza to, że 10 decymetrów razy 10 decymetrów to 100 decymetrów kwadratowych. Teraz mamy stuprocentową pewność że 1 metr kwadratowy to 100 decymetrów kwadratowych. Teraz zajmiemy się nieco innym przykładem. Pole trójkąta wynosi 4 metry kwadratowe. Ile to decymetrów kwadratowych? Zwróć uwagę, że w tym przypadku nie znamy wymiarów trójkąta. Znamy tylko jego pole. Jeśli pamiętasz, ile decymetrów kwadratowych ma 1 metr kwadratowy, to sprawa prosta. 1 metr kwadratowy to inaczej 100 decymetrów kwadratowych. 4 metry kwadratowe to jest to samo co 4 razy 100 decymetrów kwadratowych, a to równa się 400 decymetrów kwadratowych. Jeśli nie pamiętamy ile decymetrów kwadratowych ma 1 metr kwadratowy, to możemy narysować sobie inną figurę, której pole również wynosi 4 metry kwadratowe. Przykładem takiej figury jest kwadrat o boku równym 2 metry. Pole tego kwadratu to 2 metry razy 2 metry, czyli 4 metry kwadratowe. Zamieńmy teraz długości boków tej figury na decymetry. 2 metry to inaczej 20 decymetrów. Obliczmy teraz pole korzystając z długości boków wyrażonych w decymetrach. Aby to zrobić, wystarczy pomnożyć 20 decymetrów przez 20 decymetrów. 20 razy 20 to 400 i otrzymujemy 400 decymetrów kwadratowych. 4 metry kwadratowe to inaczej 400 decymetrów kwadratowych. Do zamiany jednostek kwadratowych wystarczy znajomość jednostek długości i umiejętność mnożenia liczb zakończonych zerami. To była pierwsza lekcja dotycząca pól figur. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji z tego działu. Jeśli lubisz, to zasubskrybuj nasz kanał.